Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku po raz chyba już piąty, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze liczę, zrobimy przegląd krótkich filmów, które wy mi podsyłacie w wiadomościach prywatnych i po obejrzeniu dziesiątek, jak nie setek takich filmów wybrałem około 10, no i dzisiaj sobie je obejrzymy i opowiem wam, co to za dziwne stwory się na nich kryją, bo przecież właśnie o te stwory wam chodzi. Zaczynamy. Wróć, przepraszam, jeszcze nie zaczynamy. Zanim zaczniemy, to mam dla was ciekawostkę. Tutaj widzicie pojemniczek, a w pojemniczku coś się czai. Jest to robal w cudzysłowie, nie no, oczywiście jest to owad, ale nie jest to zwykły owad, zobaczcie. Owad wygląda tak, on niestety jest już martwy, na moje nieszczęście, bo chciałem o nim zrobić cały film, no ale niestety się nie udało. Taki dosyć ciekawy z wyglądu, ale koniec końców nic specjalnego, pomarańczowy w czarne ciapki. I jak pamiętacie, w jednym z ostatnich filmów mówiłem wam o tak zwanych pająkach bananowych, czyli rodzaju Phoneutria, czyli wałęsakach brazylijskich, które to z transportem bananów czasem wędrują na gigantyczne odległości przez ocean. I to jest taki typowy przykład zawleczenia jakiegoś organizmu, który nie występuje w danym kraju, do tego danego kraju. No a to jest inny przykład. Słuchajcie, to jest taki chrząszcz, który nazywa się... Musiałem sprawdzić, ja nie lubię tych nazw polskich. To jest zwijacz palmowy. I nazwa jest taka dosyć tropikalna, no bo palmy zazwyczaj nie rosną w Polsce. I faktycznie okazuje się, że ten chrząszcz występuje w głównie tropikalnych regionach świata. W Europie możemy go spotkać na przykład w basenie Morza Śródziemnego. Tym bardziej ciekawy jest fakt, że ten oto okaz został znaleziony w Świnoujściu i został do mnie przesłany przez jednego z moich widzów, za co bardzo w ogóle dziękuję. On niestety przeżył u mnie tylko jeden dzień, bo też podróżował w zimnie i koniec końców nie udało się mu przetrwać do całego filmu. Natomiast ten okaz jest przegenialnym przykładem i on wyląduje no, w zbiorze, no bo to jest, wiecie, okaz dowodowy, że coś może zostać zawleczone na teren Polski, coś co w ogóle nie powinno u nas występować. No i został właśnie znaleziony w Świnoujściu, bodajże w Lidlu. Także taka oto ciekawostka i w sumie tyle. Dobra, to teraz lecimy z filmami, tylko telefon. Pierwszy film. On jest w ogóle bez dźwięku, natomiast pokazuje coś, o czym ja już kiedyś nagrywałem. Tak. Tabanus atratus. Normalnie w paluchy bierze. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj ten film wam puszczę, natomiast w międzyczasie opowiem wam, co to w ogóle jest. To wielkie czarne bydle, które tutaj autor tego filmu i wszystkie dalsze stworzenia, które autor filmu nagrał, to są muchówki z rodziny Tabanidae, czyli z rodziny bąkowatych. Czyli innymi słowy, są to bąki. I nie, bąki to nie są te puchate pszczoły, to są trzmiele, tak? Puchate pszczoły to są trzmiele, natomiast bąki należą do rzędu muchówek, czyli są kuzynami komarów, są kuzynami much domowych. O nich w ogóle nagrałem kiedyś cały materiał, który zyskał fajną oglądalność, także tutaj wam odsyłam gdzieś, jest odnośnik do tego filmu. No i tak, rodzina bąkowatych, czyli właśnie bąki, czyli to, co tutaj on trzyma, to są muchówki, które występują też w Polsce i to są muchówki, które niestety latem bardzo często dają nam się we znaki w negatywnym tego słowa znaczeniu, po prostu żrą nas, ponieważ samice są krwiopijne. Samce żywią się nektarem, także pełen chill, natomiast samice są krwiopijne i niestety czasami jak użrą nas, no to to potężnie boli. Znaczy użrą, one bardziej kują, no bo nie mają czegoś takiego jak typowe żuwaczki, że wiecie, takie kleszcze. Tylko one mają coś takiego, co się nazywa aparat kująco-ssący bodajże. No i właśnie wbijają się w skórę i piją krew. Także to są bąki. I jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, no to jeszcze jest coś takiego jak gzy. Natomiast gzy to jest kompletnie co innego. Gzy należą do rodziny gzowatych, a to jest rodzina bąkowatych, to są dwie odmienne rodziny muchówek. No i w zasadzie taka jest taksonomia drabinka, tak? Czyli one się de facto różnią od siebie, natomiast gzy, no ten też jest taka zależność, że samice piją krew, samce nie. No to ktoś się spyta, no to co to jest mucha końska? Mucha końska też należy do rodziny bąkowatych, czyli jest kuzynem tych oto ptysi. No i mucha końska to jest taka mocno potoczna nazwa na jusznicę deszczową. To jest taki niewielki szaro-bury owad o bardzo ładnych oczach, bo w ogóle rodzina bąkowatych słynie z tego, że one mają niesamowicie kolorowe i takie po prostu ładne oczy. To jest taki niewielki owad, który uaktywnia się szczególnie przed burzą. Stąd między innymi nazwa tego owada. No i one też mają te zależność. Samice piją krew, samce żywią się nektarem, no i samice często po prostu atakują człowieka i są takie upierdliwe, a te ich ukucia są po prostu nieprzyjemne. To jest mucha końska. No i jeszcze zostają ślepaki. Ślepaki również należą do rodziny bąkowatych, to jest rodzaj Chrysops, one też mają świetnie ubarwione oczy. Są w ogóle trochę ładniej ubarwione niż takie, wiecie, no czarne muchy jak te. One są takie żółto-czarne z tego co pamiętam, plus mają zielone oczy. Ta sama zależność, samice, samce, wiadomo. No i też atakują czasami człowieka. Także ogólnie rodzina bąkowatych jest no, krwiopijna, jeśli chodzi o płeć piękną. I tak, to się pomądrzyłem.
Aha, jeszcze co do tego brania w łapy, no bo one potrafią sobie przenieść jakieś tam choroby, ze względu na to, że właśnie tu krew, tam krew, nie, no i to się wszystko przenosi. Generalnie takie branie na ręce jest nieszkodliwe dla człowieka w takim sensie, że one nie ugryzą nas, jeżeli my je tak w ręce złapiemy. Ja wiem, że tutaj w głównej mierze to leci klapek, but albo cokolwiek, no ale chciałbym, żebyście wiedzieli, tak, że po prostu bezpiecznie takiego owada można wziąć na ręce, jeśli ktoś będzie miał takie zapędy. No ja mam takie zapędy na przykład, nie? Następny film. Tak, ten film wybrałem dlatego, że przedstawia skakuna. Skakuny, jak wiemy, rodzina Salticidae to są przeurocze pająki, a ten film świetnie pokazuje to, jak taki mały skakun pije. I ten akurat, który jest przedstawiony tutaj, to jest Phidippus regius, czyli skakun królewski. I przy okazji tego bardzo się cieszę, że ten film tutaj trafił, cieszę się, że on trafił, bo ja go tu wybrałem, ponieważ już w niedzielę na kolejnej zooegzotyce będę chciał kupić kolejnego skakuna, którego jeszcze chyba nigdy nie miałem i będzie to największy skakun świata, czyli Hyllus diardi, znaczy w ogóle rodzaj Hyllus to są największe skakuny świata. No i chcę sobie kupić takiego właśnie tam skakuna, już dorosłą samicę, mam upatrzoną. No a tutaj widzimy typowy skakun królewski, przepiękny samiec, ponieważ ma takie lśniące zielone helicery. No wiecie, czarno-biały skakun, coś uroczego. Następny film. No tak, to jest, wiecie, koszmar entomofoba, czyli po prostu wylatujące z ziemi szerszenie. I ten film też trafił tutaj nieprzypadkowo. Został do mnie podesłany ładne kilka razy. Tutaj gość w ogóle, wydaje mi się, że tańczy tak swoją drogą. Makarena, makarena. Dlaczego ten film tutaj trafił? Ponieważ nie są to zwykłe szerszenie, a jest to pewien specjalny, niespecjalny rodzaj szerszeni, który mogę wam pokazać z bliska. Otóż, moi drodzy, to co widzicie tutaj, to jest sosnowa gablota wypełniona pianką, w której pokazane są różne szerszenie, osy i inne błonkówki z praktycznie całego świata. I między innymi mamy tutaj szerszenie azjatyckiego, który jest ogromny, mamy drugą królową o trochę innym ubarwieniu, mamy jakieś robotnice, bla bla bla. I między innymi jest szerszeń, to jest robotnica, a to jest królowa, który jest ukazany na tym filmie. Z ciekawostek to tu jest też taka bardzo fajnie opalizująca na niebiesko błonkówka, ale to temat na inny film. I ten konkretnie szerszeń nosi nazwę Vespa soror. Z tego co wiem, nie ma polskiej nazwy, natomiast on występuje dość powszechnie w południowo-wschodniej Azji. I to jest swoją drogą jeden z największych szerszeni na świecie. On co prawda ustępuje wielkością temu szerszeniowi azjatyckiemu, tak, temu ogromnemu. Natomiast mimo wszystko są to ogromne szerszenie, co zresztą widać na tym filmie. No, ci ludzie, którzy wygrzebują te gniazda z ziemi, oni są odziani jakby mieli bombę rozbrajać. No i poniekąd jest to taka trochę żyjąca bomba. Tych szerszeni w gnieździe jest kilkaset. One są, wiecie, bardzo agresywne, jeżeli się im tyka gniazdo. No i nic dziwnego po prostu, że taki strój ochronny jest używany. Sam szerszeń jest swoją drogą bardzo ładny. On ma żółtą głowę, ciemnobrunatny tłów i taki żółto-pomarańczowo-czarny odwłok. Ten okaz, ze względu na to, że jest spreparowany, on jest taki trochę wyblakły, natomiast świeże osobniki, żywe, no naprawdę są bardzo, bardzo ładne, mimo że to są szerszenie. A, no i ten okaz pochodzi z regionu Yen Bai w Wietnamie. Kolejny film. I ten film jest bardzo ciekawy i przedstawia takie dziwne zjawisko. Z tego co czytałem opis do tego filmu, no to on został kręcony z wnętrza namiotu i na zewnątrz tego namiotu zgromadziło się masa, no tutaj powiedziałbym, że tysiące kosarzy. Kosarze to są takie pajęczaki. Kiedyś też o nich nagrywałem cały film, tutaj dam wam odnośnik, jeżeli chcecie to obejrzyjcie go sobie. Kosarze są pajęczakami, które są niejadowite, które występują w całej Polsce, których jest mnóstwo i one często siedzą na ścianach. Nie, to są te takie małe punkciki z bardzo mocno rozczapiżonymi nóżkami. No i zakładam, że ten namiot był rozstawiony gdzieś na polanie, w lesie czy na kempingu. Natomiast jeżeli tych kosarzy jest tak dużo, to znaczy, że one mają w tym gromadzeniu się jakiś cel. No i z tego co wiem, to nie jest ten cel dokładnie ustalony, ale podejrzewa się, że one gromadzą się w takich ilościach po to, żeby utrzymać wilgoć. Nie wiem, jakby to miało działać, ponieważ z tego co gdzieś tam wyczytałem, to właśnie takie gromadzenie się ma na celu większe szanse na przetrwanie tych kosarzy, no bo jakby były one same, to mogłyby na przykład wyschnąć. A jeżeli jest ich dużo, to one będą trzymać właśnie tę wilgoć. Czy to jest prawda, czy to jest blef? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może poczekamy jeszcze trochę, w przyszłości się to jakoś wyklaruje. W każdym razie bardzo ciekawe zjawisko. Co my mamy dalej? Ach, tak, dobra, wyłączymy sobie dźwięk. Słuchajcie, to
Kurczę, ile ja się musiałem naszukać, żeby znaleźć, co to w ogóle jest. Znaczy, miałem pewien trop, bo wiem, że już kiedyś coś takiego widziałem. I to, moi drodzy, jest bardzo ciekawa larwa chrząszcza. Co więcej, chrząszcz, który wyjdzie kiedyś, miejmy nadzieję, z tej larwy, należy do rodziny stonkowatych, czyli jest bliskim kuzynem stonki ziemniaczanej. I ona należy do takiej bardzo ciekawej podrodziny stonek, która po angielsku nazywa się tortoise beetles, chyba tak. Czyli, że żółwie chrząszcze. I faktycznie one przypominają żółwie, mają strasznie spłaszczone ciało, a jej gąsienice mają taki oto ciekawy styl stylizowania się na coś, czym nie są. Czyli one po prostu mają takie wyrostki z tyłu odwłoka, czy też przyczepiają sobie coś z tyłu odwłoka, no i udają na przykład odchody ptasie, tak? Żeby ich nic nie zeżarło, no bo kto by jadł odchody ptasie? Więc tak oto to wygląda. Natomiast no, technika przetrwania niesamowita. Powiem wam, że w ogóle te larwy wyglądają dziwnie. One są całe po bokach najeżone kolcami, mają z tyłu odwłoka ten taki parasol, który jest straszny i trochę mi przypominają te takie latające wielkie potwory z Avengersów. Kojarzycie, to takie... No to właśnie to mi przypominają te larwy. Przegenialne po prostu. Aaaa, no tak. Kolejny film, przepiękny film, który pokazuje jednego z chyba z najbardziej niesamowitych, albo inaczej, robiących największe wrażenie motyli, jakie możemy spotkać, jeżeli pojedziemy na Madagaskar. To, co widzicie, to jest prawdziwy motyl, to nie jest fake. On naprawdę istnieje i naprawdę ma takie ogony, które czy pomagają, czy przeszkadzają mu w lataniu, nie wiem, tak go matka natura stworzyła. Jest to dorosły samiec, znaczy dorosły, no motyl, no to musi być dorosły, takiej ćmy z rodziny pawicowatych, która nazywa się Argema mitrei. Ja niestety u siebie nie posiadam spreparowanego ani żywego osobnika tego gatunku, bo od dawna nie widziałem ich dostępnych w hodowli jako kokony, ale jak część z was wie, tutaj w tej dziwnej wolierze czekają nadal na wyklucie dwa kokony takiej pawicy, czyli jakby kuzynki tego żółtego motyla z gatunku Attacus atlas, czyli inaczej pawica atlas, ćma atlas, jeden z największych motyli na Ziemi, a przynajmniej taki, który według obliczeń posiada największą powierzchnię skrzydeł. Także zobaczymy, jak tego się wylęgną, to oczywiście będę to monitorował i zrobimy o tym film. Natomiast no te ćmy z rodzaju Argema, no to jest cudo natury i naprawdę spotkać takie coś na żywo, to jest wow. Swego czasu, i myślę, że tutaj zrobię wam wstawkę, hodowałem pewien gatunek z rodzaju Argema, czyli po prostu kuzynkę tej oto ćmy, tylko że z Kenii. I ona się nazywała Argema mimose i no, robiła wrażenie. Może jest trochę mniejsza, może jest trochę mniej jaskrawa niż ta, natomiast to już po prostu było cudeńko i ja do teraz pamiętam, jak te motyle tutaj sobie hasały. Także niesamowite doznanie. Bardzo polecam wam hodowlę ogólnie takich motyli. To jest świetna sprawa. Co my tam mamy dalej? Oh, what the fuck? Ja ten film wybrałem nieprzypadkowo i przyznajcie się z ręką na sercu, kto z was wie, co to jest za ustrojstwo? Bo ja wiem i potrafię to udowodnić. To cudo, ten taki patyk, czy też dziwny sfinks, który występuje na elemencie, nie wiem co to jest w ogóle, jakiś element maszyny, to jest gąsienica motyla z rodziny Geometridae, czyli z rodziny miernikowcowatych. I bardzo często zdarza się, zresztą w Polsce też takie możemy spotkać, znaczy z tej samej rodziny i też posiadające taki układ odnóży, że te gąsienice, one mają troszeczkę właśnie inny układ odnóży niż takie zwykłe gąsienice, które możemy spotkać. Bo zwykła gąsienica motyla posiada trzy pary odnóży z przodu, takich jakby maleńkich haczyków. Potem posiada cztery pary przyssawek i na końcu odwłoka jeszcze jedną parę przyssawek. Te przyssawki nazywają się... O Jezu, ja teraz nie... One miały swoją nazwę, ja tu wam ją podam. Nazwijmy je roboczo przyczłapki, czyli normalna gąsienica motyla ma 5 par przyczłapek. Ta gąsienica ma tylko 2 pary przyczłapek i to jest po prostu no, taka droga ewolucji, jaką obrały motyle z rodziny Geometridae. Po prostu tak mają. I przez to, że one na środku, w cudzysłowie brzucha, nie mają tych dodatkowych par, no to muszą się posługiwać takim oto schematem trzymania się, tak? Czyli trzymają się tymi dwiema parami przyczłapek, a jak chodzą, to one się w ogóle tak zwijają jak litera omega, coś takiego. No, przekomiczne zwierzątka i tak jak mówię, w Polsce też możemy je spotkać. Jeżeli latem pójdziemy na jakąś wycieczkę w teren i jeżeli się uda spotkać, no to może uda się wam pokazać, jak one wyglądają u nas w naturze. Co tam dalej? Oj tak, to był film, który chyba dostałem najwięcej razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Ten film zaciekawił mnóstwo osób i mnóstwo osób pytało się, co to za ustrojstwo i co to za cholerstwo jest przedstawione na nim, czy to jest w ogóle prawdziwe, czy to nie jest jakiś tam fejur, czy coś. Od razu odpowiadam, nie, to nie jest fejur, to jest jak najbardziej prawdziwy pajęczak, bo jest to pajęczak. Co to jest? To, moi drodzy, jest tempoodwłokowiec. Ja teraz trochę głupio się czuję, bo tempoodwłokowca pokazuję wam już chyba w trzecim filmie pod rząd. No ale tak, to jest tempoodwłokowiec, ale niezwykły tempoodwłokowiec.
uciec, ponieważ ten oto należy do bardzo ciekawego gatunku, który nazywa się Euphrynicus amanica. Euphrynicus amanica, dobrze. I one słyną z tego, że właśnie mają bardzo, ale to bardzo długie nogogłaszczki. Te takie łapki, którymi on tutaj dziabie palca temu gościowi, który podtyka tego palca, to są nogogłaszczki. Czyli innymi słowy odpowiednik tych takich małych nóżek z przodu pająków, nie? No bo skoro to jest pajęczak, no to musi mieć wszystko to, co mają pajęczaki. Tu jest jeszcze wgląd na jego szczękoczułki, no bo jako, że to jest pajęczak, to też ma szczękoczułki. Tylko, że u tempoodwłokowców te szczękoczułki mają formę takich dwóch jakby pazurów. No i te nogogłaszczki i szczękoczułki służą im po prostu do polowania, no bo one z tego względu, że nie mają jadu, w ogóle są niejadowite, no to jakoś muszą zabijać te ofiary, nie? Więc no mają te takie łapki. Co tam dalej? O! To jest fajny film. To jest fajny film z tego względu, że w przyszłym roku w ogóle będę chciał zrobić odcinek o naszych polskich szerszeniach, czyli Vespa Crabro. No i to jest piękne pokazanie, jak działa żądło u takiego szerszenia i jest to właśnie nasz szerszeń europejski, tak? Który zdecydowanie nie jest szczęśliwy z tego powodu, że ten tutaj autor filmu trzyma go w swoich palcach. I w zasadzie to tyle, co mogę dać do komentarza. No, zazdroszczę grubej skóry. Ja niestety chyba takiej grubej skóry nie mam, ponieważ mi wystarczy byle pszczoła, żeby po prostu mnie urządliła. No więc może zostawmy to sobie na przyszły rok. W każdym razie, no widać, że jest to szerszeń europejski, ma wszystkie cechy szerszenia europejskiego i tak dalej. A to, o, to jest też fajne. Kurczę, tylko ja muszę... Dobra, sorka, musiałem znaleźć informacje. To, czyli następny film, to jest również film tego samego autora, z tym, że tutaj trzyma po prostu inny gatunek błonkówki. I to jest błonkówka z rodzaju Stictia. I ja na początku w ogóle nie wiedziałem, że to jest to, ale skojarzyłem, bo w Polsce też mamy bardzo podobne błonkówki z tej samej rodziny. I po polsku one się nazywają wardzanki, czyli to jest rodzaj Bembix. Myślę, że fajnie by było zrobić o nich film, bo to są niesamowite stworzonka i ja znam jedno stanowisko, gdzie one występują. Są ogólnie dość rzadkie stwory żyjące na takich piaszczystych podłożach. I one mają takie trochę inaczej skonstruowane żądło, no zresztą widzicie, że to jest coś innego niż to żądło szerszenia. Co tam mamy dalej? A, no tak. Ostatni film, który też podesłało mi bardzo dużo ludzi i ten film pokazuje to, jak nie obchodzimy się z dużymi ptasznikami. Tutaj na tym filmie możemy elegancko zobaczyć, co się stanie, kiedy użre nas taki pająk, który pochodzi na przykład z Azji. W tym wypadku jest to, wydaje mi się, znaczy no na pewno Pecyloteria, ale chyba Pecyloteria regalis. Generalnie, jeżeli to jest prawda, no to jest to ptasznik królewski, taki wielki, nadrzewny ptasznik z Azji. No i te pająki słyną z tego, że ten potencjał jadu mają dosyć potężny. Jeżeli damy się uciąć takiemu pająkowi, to skończymy właśnie z tak spuchniętą łapą, plus będzie szereg skutków ubocznych, z czego chyba najgorszym, tak mi się wydaje, są skurcze całego ciała. I to jest potwierdzone, ponieważ kiedyś na swoim kanale mój dobry znajomy Michał, który prowadzi sklep Spiders Online, on opowiadał, jak to było w jego przypadku, gdy użarła go chyba inna Pecyloteria, ale w każdym razie pająk z tego samego rodzaju. No to była droga przez mękę, tydzień wyjęty z życia, także nie polecam. A co zrobić, żeby tego uniknąć? No przede wszystkim nie łapać pająka w taki sposób, jak złapał go ten człowiek, który został nagrany, tak? Czyli jeżeli mamy dużą samicę poe, no to nie łapiemy ją w paluchy, tylko bierzemy kaczkapa, czyli po prostu plastikowy pojemniczek, hyc, wieczko i mamy pająka złapanego. Żadne takie tutaj cuda z łapaniem takich pająków w rękę nie polecam, bo to się może właśnie skończyć tak jak na filmie. I to jest, moi drodzy, wszystko, jeżeli chodzi o filmy, które wy mi podesłaliście. Dajcie znać, czy film wam się podobał. Oczywiście zachęcam was do dalszego podsyłania mi materiałów, bo wtedy będę mógł robić kolejne części tej serii. A na sam koniec przedstawiam wam ostatni film, który po prostu skradł moje serce i przedstawia... A zresztą, zobaczcie sami. Last minute grocery shopping trip for Thanksgiving dinner. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Hej!